Hej, hej, moje drogie. Przychodzę dzisiaj do Was po raz drugi z rzędu. Z czym przychodzę? Dzisiaj już Wam wspominałam w pierwszym filmiku, że mamy dzisiaj taki dość testowy dzień. Testowałam z Wami i dla Was przede wszystkim podkład dzisiaj z Number 7. Ten Number 7 A Brush Away Foundation. Także to już Wam testowałam, filmik Wam się wgrywa, już widzę, że tu się edytuje, jeszcze zostało 10%, także będzie na pewno dzisiaj na kanale. I wspomniałam Wam w tymże filmiku, że będę testować dla Was i oczywiście dla samej siebie również tą prostownicę. To jest Diva Feel the Heat. To jest jakaś chyba limitowanka, o ile się nie mylę. Chromatics Bright Yellow. Ja widziałam, znalazłam na stronce niebieskie, czerwone, zielone i w ogóle wszystkie kolory tęczy. Tak, ja o niej jeszcze nic nie wiem. Jeżeli chodzi o jej dane techniczne, to Wam spisałam, że tak, posiada ona regulację temperatury od 120 do 220 stopni. Ja myślę, że to jest taka standardówka, że 220-230 to jest chyba maks z tego, co ja w ogóle posiadałam. Dalej posiada ona płytki ceramiczne pokryte olejkiem argonowym i to jest nowość, jeżeli chodzi o bynajmniej moją prostownicę. Jeżeli Wy macie, któraś z Was ma, to bardzo proszę napiszcie mi w komentarzach, czy faktycznie to jakoś tam działa i czy faktycznie to się czymś tam różni, że posiada olejek argonowy gdzieś tam w płytkach. Czas nagrzewania jej to około 30 sekund, czyli super, bo nie musimy czekać. Ta moja poprzednia miała bodajże chyba około minuty. Tryb samowyłączania się i przewód zasilający 3-metrowy. Też super. Sprawdziłam, wiecie co, na stronkach. Próbowałam ją gdzieś tam znaleźć, bo myślałam, że odeślę Was gdzieś na polską stronkę. Nie znalazłam. Nie znalazłam jej na Allegro ani nigdzie. Jedyne, co mi się udało znaleźć, to znalazłam ją na eBayu i to był sprzedawca i przesyłka z Niemiec. I cena tejże przesyłki byłaby 350 zł za samą prostownicę. Plus około 42 zł za przesyłkę, czyli 392 zł gdzieś wychodziłoby za tą prostownicę. Ale nie jest to mało, ja wiem, niby to jakaś nowość, na pewno nie tego roku. Ona została zakupiona w TK Maxie. Ja się na nią czaiłam, mówiłam mężowi, że się na nią czaję, bo chciałam zmienić, ponieważ jedna moja poszła do śmieci, płytki miała po prostu już zajechane. Druga moja jest tutaj i powiem Wam, że no, jestem zadowolona, ale strasznie mi się jeszcze włosy, wiecie co, puszą, to jest ta z Babyliss. Taka o, taki standardzik, nie wiem, nawet nie powiem Wam o jakakolwiek nazwa, nic, po prostu z Babyliss. Także taka, tą używam, ale wiecie co, naprawdę, tu mi się strasznie puszą, elektryzują mi się te włosy. Także postanowiłam, że chciałabym sobie zainwestować w jakąś tam nową prostownicę. Ciężko było mi wybrać, bo tam były bodajże z 3 czy 4, dwie były w ogóle całkiem nowe, których naprawdę nie znałam. A przyznam szczerze, że nie chciało mi się bawić w to, że pojadę, nie wiem, zakupię, będę trzymała paragon, wrócę, przetestuję i wiecie, i ewentualnie oddam. I tak nie mogłam się zdecydować, aż w końcu jemu opowiadałam, że ta jakoś mi się najbardziej podobała. Ona była niby z 99,99, wcale jakoś nie bardzo wierzę, bo znalazłam je za 70,80, ale dobra, 99,99 na 29,99. Także myślę, że cena super. Wiecie, co mnie jeszcze zastanawia? Ja to zrobię przy Was. Jest tutaj, zobaczcie, jest tutaj odesłanie, jest tutaj ten taki barcode, tu w tym miejscu, widzicie? I właśnie chciałabym zobaczyć, do czego on tutaj nas odsyła. To jest z kolei, gdzieś miałam tu taką aplikację, a propos tam dwie z Was też mi pisały, że żebym zrobiła filmik, tak jak już one były na YouTubie i też je oglądałam i lubiłam nawet pościągać co nieco. A na temat telefonów i aplikacji, jakie posiadamy w telefonach, również będzie taki filmik, z przyjemnością dla Was nagram. Zaraz zobaczymy. Zobaczcie, jest barcode, jest, odsyła nas na takąże stronkę. Dobra, i faktycznie jest Feel the Heat Product Info. I co my tu mamy? Mamy włosy, Product Info. Zobaczymy. Tak, jest tutaj, zobaczcie, jest tutaj pełen opis, także odsyłam Was do opisu. Wygląda to tak. Bardzo fajna aplikacja, mi ona pomaga robić opłaty na przykład. To już Wam powiedziałam, nawet tu są wypisane właśnie wszystkie dane techniczne, to co jest fajne. Są one narysowane, tu jest akurat, ale wiecie co, jeżeli chodzi o obrazek, to w nią jakoś za bardzo wejść nie można. I to jest chyba wszystko, co tutaj na tej stronce jest. I teraz wracam. Tak, to są te informacje takie tutaj nawet nie ma. Jest odesłanie do Twittera, jest odesłanie do Facebooka.
i do stronki Diva i są narysowane one, wygląda ta aplikacja tak. Znaczy aplikacja, to nie aplikacja, tylko odesłanie do tej stronki, tak? Aplikacja barkodu wygląda, prezentuje się tak, tutaj macie w górnym, druga ikonka, o ta tutaj, a. Także polecam Wam bardzo serdecznie. No i dobra, i dziewczyny, ja się biorę tutaj już za rozczesywanie. Przeczytałam Wam co a propos tej prostownicy. Póki co nic o niej nie wiem. Pokażę Wam tylko jeszcze jak wygląda i za chwilę będę się brała za prostowanie moich włosków. Jak widzicie, teraz możecie zaobserwować jak się one zmienią, ponieważ są, fakt, są świeżutko myte, znowu wczoraj je myłam. Wczoraj w ogóle miałam jakąś schizę, porobiłam z jakiejś maseczki na twarz i w ogóle taki był dzień naprawdę totalnie odnawiający. Także super. No i dobra. Czekajcie, bo mi tu trochę włosy moje się mi tutaj zaczepiają. Okej, prezentuje się ona, zobaczcie, no wygląda naprawdę cudnie. Prezentuje się tak. Fajnie zapakowana. Ja tu jeszcze naprawdę nic nie ruszałam, ponieważ chciałam to zrobić razem z Wami. No i tyle, żeby nie było, że coś próbowałam, a Wam dopiero sprzedaję jakieś tam informacje, wiecie. Czekajcie. Dobra, mam pudełko. Pudełko mi się na coś przyda, ja lubię zostawiać sobie pudełka. Mamy tutaj... Ale po co to? Mamy taką, wiecie co, mi się to pod myszkę co najwyżej może przydać. Nie wiem, co to jest. Taka silikonowa Diva Professional Styling. Może, żeby na tym można położyć? Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Zaraz się przekonam. O, tutaj tak. Wiecie, o co chodzi. Dobra, tu jest instrukcja chyba obsługi. Jak zwykle po polsku nic nie znalazłam. No, ale co? Co tu się dużo spodziewać? Czekajcie. Tak, tutaj co tutaj się znajduje? Tutaj również... No, wszystkie języki świata, chyba tylko nie polski, no bo po co? Tak, po niemiecku, po jakiemuś japońsku, w ogóle masakra. No, po angielsku, spoko, nic się nie dzieje, wszystkie języki tylko nie polski, ale dobra, no nie jest nam tu jednak potrzebne. Odkładam te pudło, prezentuje się tak. Dalej, odpakowujemy, wyciągamy z tego, tutaj kabelek chyba z tego, czekajcie, bo się tutaj zakręciłam trochę. Ale wiecie co, ona jest strasznie leciutka w porównaniu do tej mojej poprzedniej i tej teraz, co też mam. Czekajcie, jeszcze raz sprawdzę. No, jest lżejsza. Jest lżejsza, to już Wam mogę powiedzieć, ma krótszą tą, krótsze... No, płytki. Płytki ma krótsze. Wygląda fajnie. Faktycznie bardzo długi kabel. Fakt. Dobra, tu jest ta wtyczka. Coś tam ona miała jeszcze mieć. Nie wiem, o co chodziło. Dobra. Intelligent Digital Styler. Fajnie tutaj okręcana. Też mi się to podoba. Nie wiem, czy to ma jeszcze ta moja poprzednia. Tak, ma. Dobra, spoko, ale mi się podoba. No i dobra, i co? Ja się biorę za podłączanie i po prostu przy jakimś tam pierwszym użyciu Wam już coś tam powiem. Wygląda ona tak, tak, tak się nazywa. Tutaj macie właśnie zmianę temperatur. Jest od 120 do... Wiecie co, jeszcze tylko przy Was zrobię? O, bo mam tutaj akurat koło siebie kontakt, tak sobie teraz szybko pomyślałam przecież, że chociaż to Wam pokażę, a potem jak już wyprostuję włoski, to po prostu do Was tutaj podlecę, bo przecież nie będę nagrywać całego procesu nagrywania włosów, bo to by było naprawdę bez sensu. Czekajcie, patrzę, który tu kontakt mogę użyć. Dobra, dajcie mi minutkę. Minuta 8. Dobra, podłączona. Podłączyłam, teraz ją podłączyłam, zaświeciło mi się tutaj czerwone światełko. No i dobra, włączamy. Pokazuje mi 180 stopni. 180 stopni, widzicie, że pika. Tak, to światełko, które pika, to jest na 180 stopniach. Ja teraz sobie zawyżę do 220 i przy Was poczekam, czy faktycznie te 30 sekund ona się tutaj poustawia. No powiem Wam, że już jest bardzo gorąca, jest gorąca, także te 180 to ma już na bank, 220 chyba gdzieś tam powoli będzie dochodzić i myślę, że za chwilkę powinna dobić do 200, do 200 i wiecie co? I ona już ma 220, zobaczcie, faktycznie coś w tym jest. Dobra, ja prostuję i za chwilę do Was przychodzę, moje drogie.
co, kochane, przychodzę, żeby Wam teraz pokazać. Zrobiłam sobie połowę głowy. I wiecie co? Pierwsze moje wrażenie, jakie Wam powiem. Po pierwsze, prostuję szybciej niż te, które miałam poprzednio. Po drugie, mimo iż ma ceramiczne płytki, to przepraszam, zawsze, ale to zawsze, nie wiem czemu, jakoś mi tak dziwnie ciągnęły te prostownice końcówki włosów i zawsze mi gdzieś tam te włosy leciały. Teraz też, ale powiem Wam, że jakoś znacznie mniej. Nie haczy mi końcówek tutaj, co robiły poprzednie prostownice, nie wiem czemu. Są włosy gładsze. Są gładsze jakieś takie, może faktycznie to jest ta zasługa tego olejku arganowego. Właśnie to jest coś, co jeszcze mnie denerwowało, widzicie? Tu jest właśnie taki, dobra, malutki. Przez to chyba tutaj, przez te takie szparki mi właśnie jakoś rwało włosy. Co Wam jeszcze powiem? Ja przed prostowaniem, zapomniałam Wam chyba o tym powiedzieć, użyłam sobie Got to Be. Z Got to Be to jest ten Guardian Angel 220 stopni Heat Protection. Także ja sobie to użyłam, poczekałam aż mi wyschnie. Polecam Wam serdecznie, tak samo jak te, co mam z Crystal Shiner, jeśli nie mylę, z tego Schwarzkopfa. Także zawsze przed prostowaniem to używam. Druga rzecz, co Wam powiem. Mięciutko, włosy są jakieś takie mięciutkie, naprawdę strasznie delikatne, mięciusie. Prostuje się naprawdę szybciutko. Kolejna rzecz, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Ja nie rozdzielałam sobie w ogóle pasmów, to znaczy nie rozdzielałam sobie, wiecie, partiami i nie odkładałam włosów. Ja po prostu jechałam sobie tak o jakimiś tam, widzicie, w taki sposób. Brałam sobie po prostu większą część głowy i po prostu jechałam nie rozdzielając na pasma, więc myślę, że jeżeli tak dało radę, to naprawdę ja się nigdzie nie wybieram, więc po prostu nie musiałam robić tego dzisiaj, nie wiadomo jak dokładnie. Włosy się nie elektryzują być może tak aż bardzo, bo gdzieś tam delikatniutko, tu przy grzywce, nie wiem czy Wy to widzicie, tu przy samej twarzy, gdzieś tam delikatniutko, może gdzieś tam naprawdę bardzo delikatnie, ale sama w sobie prostownica jest naprawdę super. Biorę się teraz za tą drugą część. Widzicie, że to mam tak pokręcone po prostu, jak nie wiem co. Tak wygląda mniej więcej przeciągnięta dosłownie raz ta strona. Są delikatne, są jakieś takie jedwabiste. Nie wiem, chyba to zasługa jednak tego olejku arganowego, tak mi się wydaje, że jednak on jakieś ma takie działanie. Wygodna, bardzo taka naprawdę comfy, także mogę Wam ją polecić. Zobaczę, zrobię tą drugą część i za chwilkę do Was przychodzę i pokażę Wam się z całością, także za chwilkę się widzimy. No i ja już jestem z powrotem, moje drogie. Dlaczego się uśmiecham? Wiecie co, jestem pełna podziwu dla tej prostownicy. Jeżeli chodzi o moje potrzeby, po prostu dała z siebie maksa. Dała z siebie maksa, ja jestem z niej bardzo zadowolona. Po pierwsze, zadowolona jestem z tego, że naprawdę trzyma się ją, znaczy trzyma. Samo używanie jej jest strasznie komfortowe, naprawdę strasznie komfortowe. Bardzo łatwe, bardzo proste. Ja wiem, że powiecie, że przecież każda prostownica się tak trzyma. Nie, ta jest jakaś taka fajnie wyprofilowana. Tutaj jest też takie coś wyprofilowane. Fajnie to pomaga w utrzymaniu, tutaj nie ślizgają się palce. To wiadomo, to jak już teraz w każdej nam się fajnie odwraca. To, że ma długi kabel, kolejny plus. Nie ciągnie włosów, bardzo szybko się faktycznie nagrzewa, bardzo szybko potem się chłodzi. To już wiem, że jest podkładka pod to, że jak prostujecie i chcecie ją odłożyć gdzieś. Ja zazwyczaj robiłam to albo na biurku, albo na podłodze, co jak wiecie, czemu może grozić. Do tego dali taką podkładkę, kolejny plus. Sprawdziłam, bo położyłam ją tutaj, mówię, trudno, jak się zacznie jarać, to będzie waliło gumą. Ale nie, ale to jest właśnie specjalna podkładka silikonowa na to, żebyśmy mogły sobie położyć śmiało rozgrzaną naszą prostownicę. Także nie ma żadnego minusa jak dla mnie, póki co. I faktycznie te płytki ceramiczne z tym olejkiem arganowym, no dają coś, wiecie co, włosy są takie, one są delikatne, gładkie, łagodne, nie wiem jak Wam powiedzieć, wiecie co, to jest coś na zasadzie, chyba jak ja po tych każdych prostowaniach, ja osobiście używałam właśnie sobie wykończeniowo olejków. Często właśnie brałam na palce tam skropelkę dwie i po prostu przejeżdżałam sobie olejkiem jeszcze po włosach, nie zawsze to było dobre. Prostuję bardzo szybko, tak jak ja Wam mówiłam w poprzedniej części, że nie rozdzielałam se pasemek i nie wiadomo co, nie spuszczałam się dzisiaj nad włosami z racji tego, że naprawdę teraz od samego rana po prostu cały dzień pada i chciałam po prostu tego wypróbować, no. Także dla mnie ona zdała egzamin na szóstkę. Mamy szóstki i zdała dla mnie na szóstkę, bo piątka z plusem, po prostu gdybym ją dała, to wiem, żebym jej nie doceniła. Nie ma ona, póki co nie ma żadnego minusa.
Zobaczymy, jak się będzie spisywać dalej, ale ja jestem z nim zadowolona, przeszczęśliwa. Jestem z nim bardzo zadowolona i mogę Wam ją polecić. Jedyny minus to jest cena. I naprawdę zaufajcie mi, starajcie się szukać gdzieś w promocjach, bo 100 funtów to ja bym za nią nie dała, pomimo iż mam dla niej szóstkę z plusem. 100 funtów to jest dla mnie znacznie za dużo. Maksymalnie ile bym dała za naprawdę dobrą prostownicę, to jest chyba maksymalnie 50-60 funtów. Dlaczego tak mówię? Ponieważ kupiłabym z nią nie tak z dnia na dzień, tylko po prostu na jakąś okoliczność, nie wiem. Przykładowo bym chciała na urodziny, czy na święta, czy jakąkolwiek taką z okoliczności. Także to są pieniążki, jakie bym po prostu ja przeznaczyła, bo 3 dychy to jest już w ogóle super ekstra. Także za 3 dychy ta prostownica, mówię, dałabym za nią 60 funtów. Dałabym ja osobiście. Także polecam Wam bardzo serdecznie, wypróbujcie ją sobie, jak tylko gdzieś byście mogły, chociaż wiem, że to będzie ciężko, ale ja mogę Wam się podpisać 2 łapkami. Efekt jest super, prostuje bardzo szybko, także powiem Wam, że ja w normalnym czasie, tak jak sobie prostowałam włosy moimi poprzednimi prostownicami, to zajmowało mi to na mojej długości włosów, takiej jaką widzicie, około 40 minut. No to sobie porównajcie, ja to teraz zrobiłam chyba w 15 minut, przyrzekam w 15 minut. Z przerwami jeszcze, że jeszcze brałam dzieci z podwórka, jeszcze ich ogarniałam i wysyłałam na górę. Także polecam bardzo serdecznie. Feel the Heat Intelligent Digital Styler, firma Diva. Polecam Wam bardzo gorąco, naprawdę tą prostownicę. Także dziękuję za miło spędzony czas. Mam już kolejne propozycje od Was i dla Was oczywiście. Dzisiaj wgrywam Wam 2 filmiki, także mam nadzieję, że zdążę je dzisiaj przeedytować, porobić, poprzerabiać, także że jeszcze dzisiaj będziecie mogły oglądać. Dziękuję za oglądanie, że jesteście, że piszecie. Dziękuję kolejnym osobom, które przybywają na mój kanał. Bardzo mnie to bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Sprostowanie tylko jeszcze malutkie, ponieważ niektóre z dziewczyn chyba nie zdążyły zauważyć, może zaczęły po prostu oglądanie od filmika konkurs. Kochane, wszystkie konkursy już dobiegły końca, także wszystkie już konkursy są rozstrzygnięte, nagrody są wysłane. Bardzo się cieszę, ponieważ wiem już od jednej z Was, że już jedna nagroda dotarła w całości. Bardzo mnie to cieszy i cieszę się również, że nagroda się spodobała. Dlaczego mówię, że nagroda się spodobała? Ponieważ to była ta nagroda, którą rekompensowałam, to znaczy wysyłałam po raz kolejny paczkę, bo ta pierwsza została zagubiona w akcji. Także tak, moi drogie, dziękuję jeszcze za oglądanie i dla tych, które właśnie trafiły na konkurs, od razu mówię, że konkursów póki co teraz nie ma. Jeżeli będziecie chciały, piszcie mi w komentarzach. Czym więcej komentarzy, czym więcej Was będzie chciało konkurs, ja taki konkurs dla Was przygotuję z przyjemnością ogromną. Także to na tyle. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście na Facebooka, na Twittera, na Pinteresta. Informuję Was, że Snapchata już nie mam, także tam już mnie nie znajdziecie, ale te, które tam były, to raczej już to wiedzą, ponieważ już poczytowałyśmy, także tam już mnie nie ma, jestem po prostu wszędzie indziej, tylko nie na Snapchacie. Dobrze, kochane, dziękuję, pozdrawiam bardzo gorąco i do usłyszonka. Pa, pa, pa!